Cześć, dziś jest ze mną Mateusz Bogusz, zawodnik Leeds. Dzień dobry. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku odpowie na wasze pytania, które zadawaliście na grupie Zawód Typer. No i teraz już przejdźmy do pierwszego pytania, które zadał Sebastian. Jak wygląda sprawa z edukacją po zmianie miejsca oraz czy zmiana miejsca doprowadziła do jakichś zmian w życiu? Ja rozumiem, takich prywatnych bardziej. O szkołę chodzi? Tak, tak, tak. Ja nie zrezygnowałem z szkoły, dogadałem się z moją szkołą w Chorzowie tak, że po prostu jestem tutaj i gdy wracam do Polski, to zdaję jakieś egzaminy czy cokolwiek, a jak jestem tutaj, to po prostu robię takie prace, nauczyciele mi wysyłają i tutaj staram się to robić. Okej. Okay. Z kolei Cezary pyta o rady dla młodych chłopaków, jak dojść do tego poziomu i nie zbłądzić po drodze. Co ja mogę powiedzieć? Ja też nie jestem jakiś stary, także... Tak, ale ja chodzi jakby, wiesz, jakie rady, które ty stosujesz w tym momencie, że tak powiem. Ja żadnych rad w sumie nie stosuję, no po prostu. Ja mogę jedynie to powiedzieć, że cieszę się tym wszystkim. Ja gram dla przyjemności i według mnie to jest takie najważniejsze w tym, żeby po prostu cieszyć się z tego, co się robi, nie? Jasne. Fabian z kolei pyta, czy jako młody, profesjonalny piłkarz trzymasz ściśle dietę i indywidualny plan treningowy, czy masz chwilę zawahania, masz moment czasami luzu, na przykład też kwestia tego, na przykład, co trenerzy od ciebie wymagają, czy wymagają od ciebie na przykład, żebyś zawsze trzymał się diety, czy na przykład pozwalają ci na przykład na jakiś moment, że tak powiem? Tu muszę trzymać dietę, bo codziennie waga jest, każdego dnia tygodnia jest waga, no i praktycznie my jemy śniadanie, obiady w klubie, to jemy to, co oni nam dają. Także tu praktycznie musisz mieć codziennie taką samą wagę i to nie ma tak, że coś tam... Musisz mieć taką samą wagę i koniec. No ale wiadomo, jak jest dzień wolny, to zawsze na coś można sobie pozwolić, nie? Ale tak jak mówiłem wcześniej, to trener Bielsa jest taki, że na wszystko zwraca uwagę i wszystko musi być perfekcyjnie, waga, jedzenie, wszystko musi być dostosowane tak, jak on powie. Rozumiem. A jaki piłkarz jest dla ciebie inspiracją w grze na boisku i kto jest twoim ulubionym piłkarzem? Cristiano Ronaldo. Okej. Okay. Do którego klubu z top 6 w Premier League chciałbyś trafić? Top 6 z Premier League? To muszę się pomyśleć, bo nigdy tak o tym jakoś nie myślałem. Ale... Chyba do Chelsea najbardziej. Okej, okay, dobra. A powiedz mi jeszcze, przed jakbyś, że tak powiem, teraz wychodzi FIFA 20, jaki rating byś sobie wybrał? Nie wiem, no. Dobrze by było, jakby była srebrna, ale coś czuję, że brązowa. Okay. Na wszystko przyjdzie czas. I teraz jeszcze takie pytanie, czy na przykład zdarzało ci się obstawiać mecze? Jeśli takie pytanie trochę przewrotne, czy zdarzało ci się obstawiać mecze? Jeśli tak, to ile jesteś na minus? Nie wiem, czy... Wiadomo, jak jeszcze tam nie byłem, jak w ruchu byłem kiedyś za młodego, to zawsze obstawialiśmy tam z kolegami. No, raczej na plus nigdy nie wyszedłem. Jasne. No i ostatnie pytanie, czy masz dobry kontakt z Mateuszem Klichem i czy Mateusz pomaga ci z aklimatyzacją w zespole? Mam bardzo dobry kontakt. Zawsze Mati mnie gdzieś zabiera, żeby coś zjeść, pojeździć po mieście, bo czasem do niego też padnę, także bardzo mi pomógł i cieszę się, że jest taki otwarty nawet do... No wiadomo, reprezentant Polski mógłby mieć, wiadomo, zadawać się z kimś innym, a on czasem mnie weźmie, po prostu pojedziemy gdzieś coś zjeść, także bardzo mi fajnie, no tak mogę powiedzieć. Okej, okay, dobra, no to wszystko, wielkie dzięki.